Polski w nowej, pełnej odsłonie naszego studia. Długo na to czekaliśmy, długo... Będziemy prowadzić program. Pokażemy wam, jak będzie wyglądał program. Będzie energetycznie? No będzie! To co, zaczynamy? Zaczynamy! Ja też od samego rana dbałem o włosy, dodałem specjalnie trochę objętości tym włosom, ale mam dla was wszystkich cytat. Hello Kraków! Boję się go. Popatrzcie na ten śnieg. Popatrzcie na ten śnieg, popatrzcie, ach, ta bajkowa krakowska atmosfera. Eugeniusz, jutro będzie inna pogoda, bo kawa. Piję kawę. Kawę. Czarna. Espresso. Amerykano. W jednym z krakowskich torowisk w jednym. Ja głównie się przemieszczam komunikacją miejską i uważam, że jest rewelacyjna. Od rana mieliśmy m.in. korek tramwajowy, zatrzymanie ruchu tramwajowego, uszkodzenie torowiska. 5 linii było kierowanych objazdem. Tramwaje były przepełnione. Tak jest. Kraków, jak widzieliśmy przed chwilą, piękny, biały, zaśnieżony. A ty, Piotr? Piątkę. A ty? Kraków, chociaż... Chociaż wcale? Nie, piłem bary. Stop, teraz to jest moja pół godzina, gdzie będę... Obwarzanki. Co to jest? Wspaniale się rozmawiało, bardzo dziękuję. Dzięki. Klara robi furorę w internecie, na TikToku. I Janie, a te, czy rękami i... Wiadomo. Robisz... My zapytaliśmy gości krakowian, co myślą o Hello Kraków i czego nam życzą na start. Ja nawet nie wiem, co to jest. Jestem klasykiem i nie używam komputera z wszystkimi konsekwencjami. I w tym sensie się boję, nie zaglądam tam, ale też są inne powody. Roczny koszt jej funkcjonowania może wynieść nawet 24,5 miliona złotych. Średnia oglądalność odcinka wynosi 40 wyświetleń. Na czym to się trzyma? Cieszę się, że nie jestem mieszkańcem Krakowa, że nie muszę płacić podatków na to. Więc nie zapuszczam się w ten świat. No po takich życzeniach, kochani, to chyba musi się udać. Essa! 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 Może już na tym skończmy. Już może lepiej. Dość.